Cześć, witam. No dobrze, to leci. Tak, świecę się, o to mi właśnie chodzi. Zwiewna zasłonka, tańcząca, ale poruszana cyfrowo. Połączenie świata fizycznego ze światem cyfrowym. Chcę wam opowiedzieć o pewnym cudownym rodzaju materiału, który jestem absolutnie zafascynowany, właśnie eksplorowaniu tych połączeń, połączenia tego, co fizyczne z tym, co cyfrowe i jakie unikalne doświadczenia dzięki temu możemy tworzyć, tak jak Nicholas Roy z Berlina, który nazywa siebie, uwaga, projektantem rzeczy niepotrzebnych. Tak, pozwólmy sobie zaprojektować coś niepotrzebnego i przy okazji, eksplorując ten niesamowity materiał, możemy odkryć zupełnie przypadkiem bardzo użyteczne rzeczy albo po prostu stworzyć unikalne doświadczenie, którego nie dają nam ekrany. Ciągle głaszczemy płaskie szybki, doświadczając w ten sposób, no cóż, chyba nie za wiele, prawda? Jak wyłączymy te ekrany, to nagle okazuje się, że głaszczemy płaską, zimną powierzchnię. I jak sobie uświadomimy, co tak naprawdę się stało, no stało się dosyć dużo z nami, bo technologia, która powinna się dostosować do nas, no nie dostosowała się, więc my dostosowaliśmy się do niej. W pewnym sensie cofnęliśmy się w rozwoju. Te wspaniałe tutaj narzędzie, dłoń, wykorzystujemy, sprowadzamy do jednego palca. To, co daje nam otaczający nas świat, całe bogactwo, emocje związane z dotykaniem, z kształtowaniem otaczającej nas rzeczywistości, tak jak nas natura stworzyła, wykorzystując pełnię swoich zdolności manualnych, a nawet je rozwijając. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma takie doświadczenie lepienia z gliny. Właśnie, jakie to są emocje? No właśnie, prawda? A jak popatrzymy na to, sterylny świat, prawie jak szpital, prawda? Więc świat tak nie wygląda i ja bym chciał coś zrobić, żeby w przyszłości interakcja z tym światem cyfrowym była bardziej jak lepienie tej gliny, niż jak dzisiejsze głaskanie szybek. Pytanie, jak to zmienić, bo oczywiście przyszłości nie da się przewidzieć, ale można ją wynaleźć, jak mawia Alan Kay. Więc ja postanowiłem uczyć humanistów programowania, kodowania. A głównie uczę projektantów i artystów i mówię im, że kod jest rodzajem tworzywa, jak glina, drewno czy kamień. Można nauczyć się kodowania po prostu go doświadczając, eksperymentując z jego właściwościami. No jak nie było mi łatwo tego się nauczyć, bo ja skończyłem informatykę i no wiecie, to jak po informatyce. Próbowałem wszystkich nauczyć tak, jak mnie uczyli informatyki i połowę klasy raz oblałem i tak dalej, jak jeszcze kiedyś w liceum uczyłem. Po 25 latach nauczyłem się, jak to robić i zapewniam was, projektanci czy artyści, którzy nauczą się kodowania, robią niezwykłe rzeczy. Ja się też wiele nauczyłem od nich. I tak nawiązując do tematu przewodniego, no, u mnie na Creative Coding na zajęciach jest porówno panów i pań, a w tym roku nawet więcej jest pań niż panów i one robią niesamowite rzeczy za pomocą kodu i o tym też dzisiaj wam chciałem troszkę opowiedzieć. To jest na przykład praca studentów psychologii, którzy, no cóż, wzięli klocki, które były dołączone do mebli i stworzyli z nich Wally'ego, który zachęcał do obejrzenia starej kolekcji mebli Vox podczas prezentacji nowej kolekcji. 3 miesiące potem jeszcze klienci wracali do sklepu i pytali, kiedy będą mogli kupić Wally'ego, a to był tylko projekt studencki. Czy w School of Form przechodzą projektanci, przeszli przez wszystkie szkoły, między innymi przechodzą przez fashion design i przyszli do mnie, że chcą zrobić interaktywny obróz. No ale po co wam taki obróz? No żeby ludzie jakoś razem jedli. No bo dzisiaj jest tak, że siadamy do stołu, wyciągamy telefony i znikamy. I nie widzimy, że mamy rodzinę. Więc oni zrobili stół z kieszonkami. W kieszonce jest puszka Faradaya, więc jak telefon tam się włoży, to on nie działa. Co więcej, robi się na końcu takie przyjemne pyk i zapala się światełko tam, gdzie mamy postawić talerz. I wszyscy wkładają te telefony do kieszonek, stawiają te talerze i nagle robi się taka sytuacja, że nikt nie odważy się pierwszy zgasić swojego światełka. I nagle wow, wujek, o ciocia, nigdy ich wcześniej nie widziałem. Czy studentka, która skończyła grafikę na SP, zaczęła bawić się kodem, eksperymentowała z tym kodem, eksplorując dane swojego męża, który jest ultramaratończykiem. Nie wiem, czy
czy Ewa Emilka jest tutaj, chyba jej nie ma. I ona w końcu zrobiła coś takiego z tego kodowania. Odważyła się kodować i odkryła w tych danych medal. Zaczęła go wycinać za pomocą wycinarki laserowej i to jest generatywny medal. To jest medal, który sobie wybiegamy podczas treningu. Mając różne opaski, na przykład ten Domondo, zbieramy dane z treningu, dane w czasie rzeczywistym. Ona te dane zamienia w medal, czyli to jest unikalny nasz własny medal. Każdy ma inny, na przerwie tutaj możecie sobie Państwo obejrzeć, dwie wolontariuszki chodzą z takimi medalami, możecie przyjrzeć, że faktycznie każdy jest inny, bo jest unikalny, jest zapisem właśnie tego treningu. Czy Karol, który jest tutaj na sali, postanowił pokazać nam, że rośliny też żyją i próbuje wzbudzić empatię do roślin. Stworzył taki, jak to nazywam, egzoszkieletem dla rośliny, który pokazuje, że roślina też żyje. Animuje tą roślinę w takim rytmie, jak roślina to robi, tylko że ona robi to przez 12 godzin, a tu możemy to w ciągu sekundy zaobserwować, dlatego czujemy, że ona żyje. No i mnóstwo rzeczy mógłbym jeszcze opowiadać. Interaktywne drewno, czy poezja w lesie, czy medytująca kostka przed Narodowym Forum Muzyki, nie pytajcie po co, czy kinetyczna rzeźba opowiadająca o tym, czym jest sieć społeczna, albo to, co mi się przydarzyło, jak pracowałem z Krzysztofem Garbaczewskim lub Wasilkowską, Życie seksualne dzikich, zrobiliśmy interaktywną scenografię, która była jednym z aktorów, grała z aktorami, z publicznością, nawet tam ktoś zemdlał podczas premiery na tej publiczności, jak się potem dowiedziałem. Więc czym to jest? Tak naprawdę to jest taki, to tworzywo jest takim miksem, to nie jest jedna rzecz. To jest z jednej strony kod, programowanie, które potem studenci wkładają w elektronikę. To jest równie proste jak programowanie, okazuje się. I używają też maszyn sterowanych cyfrowo, bo nie wszystko da się robić z rękami, więc mówię cyfrowa fabrykacja. Miks tych rzeczy to jest ten nowy rodzaj tworzywa, który my eksplorujemy. I to, czego się przy tym nauczyłem ja od projektantów, to to, że można robić rzeczy rękami. Ja siedziałem w głowie i przed ekranem, a to nagle odkryłem, można robić rzeczy rękami. I okazuje się, że te ręce pomagają myśleć. I o tym wam chciałem więcej powiedzieć za chwilę. Ale zanim to zobaczcie, co powstaje, jak wymieszamy bity i atomy, czyli to, co cyfrowe z tym, co fizyczne. W zasadzie granicą jest tylko wyobraźnia. Uwielbiam za to Hiroshi Ishibon, mówi, że trzeba mieć wizję i nie przejmować się tym, że nie da się tego zrobić dzisiaj, bo nie da się zrobić dzisiaj takiego stołu, przynajmniej masowo, więc zróbmy to dzisiaj. I on to zrobił ze swoimi studentami. Zrobił stół, który w czasie rzeczywistym wchodzi z nami w jakąś interakcję, odkrywa nasze intencje, przypomina o telefonie, o kluczach, tworzy miskę, jak potrzebujemy miski, tworzy miejsce do pracy, jak potrzebujemy. Jak to pokazywali na targach meblowych w Mediolanie, takich największych targach, najbardziej uznanych na świecie, to tam powiedzieli projektanci, no koniec z projektowaniem mebli. One się teraz same projektują, tylko czytają w naszych myślach, prawda, i stają się tym, czym miałoby być. Oczywiście w myślach nie czytają, uwielbiam tego studenta, on zawsze chodzi w tym kapeluszu i tworzy najbardziej odjechane rzeczy, na przykład wizualizację muzyki z telefonu za pomocą tego stołu, czy jak za chwilę zobaczycie, to jest po prostu majstersztyk, stolik karciany. Stół zamienia się w stolik karciany, który pomaga nam grać w karty i jak przegramy, nie ma przebacz, zabiera nam to, co przegraliśmy. Więc Hiroshi Ishii razem z tą grupą studentów stworzył pewną wizję. Wizję, gdzie nie będzie barier między tym, co cyfrowe, a tym, co fizyczne. Wizję Radical Atoms. I to jest przykład tej wizji. On nie pyta po prostu, czego ludzie będą chcieli, tak, tylko po prostu to tworzy i pokazuje przykład. Ja też się odważyłem robić coś takiego z studentami ze School of Form. Zrobiłem im zajęcia z estetyki interakcji. Jaki to był dla nich problem. Trzeci rok, już prawie projektanci i są uczeni cały czas, projektant ma rozwiązywać problemy. A ja tak jak właśnie Nicolas Roy, ale no nie, no zróbcie coś niepotrzebnego. Po prostu poeksplorujmy sobie zjawisko. Ale jaki jest problem? No nie, macie poeksplorować zjawisko estetyki interakcji. Macie zrobić obiekt, który nie tyle estetycznie wygląda, co estetycznie działa. Po prostu nie tylko pięknie wygląda, ale pięknie działa. No ale w czym jest problem? Nie rozumieli, że można poeksplorować zjawisko. Dostali jakieś teksty z filozofii, z psychologii, dopiero załapali. I powstało między innymi to, Magnetio. Magnet jest takim obiektem, obok którego nie można przejść obojętnie, tam w holu możecie też jego doświadczyć. Każdy chce pogłaskać te kulki. Jak głaszczemy te kulki, czujemy, że one stają się magnetyczne i odruchowo zaczynamy z nich lepić. Ale co więcej, jak ktoś przechodzi obok, to czujemy, że ta siła tego magnetyzmu rośnie, więc zachęcamy innych, zróbmy coś razem. I razem możemy ulepić dużo większą strukturę, więc lepimy razem. Przyjemne takie wspólnotowe doświadczenie, coś robimy razem. Ale najciekawsze się dzieje, jak ludzie odchodzą od Magnetio, bo Magnetio potrzebuje ludzi do tego, żeby funkcjonować. Jak odchodzą, to robi się boom. I robi się tak. I tego ja zupełnie nie rozumiem. Próbowałem to jakoś zbadać, dlaczego tak się dzieje. Po prostu banan na twarzy, niektórzy oklaski przeżywają taki moment radości.
Taki moment, który no, ekrany tego nie wywołują. I ja tak zacząłem studiować, o co w tym chodzi i odkryłem coś, co nazywa się projektowanie interakcji ucieleśnionej. I to mi bardzo wiele wyjaśniło. W ogóle to zachęcam w ogóle przeczytanie książki na temat ucieleśnionego poznania, bo tak naprawdę Kartezjusz się mylił. Nie jest tak, że mamy ciało, które sobie nosi ten mózg i ono tylko nosi, a ten mózg jest najważniejszy. Ciało i mózg to jest jedność, to jest jeden system poznawczy. Jak to odkryjemy i przestaniemy projektować tylko dla głaskania szybek i dla zmysłu wzroku, tylko dla całego ciała, dla naszego systemu poznawczego jako całości, to mamy dostęp do zmysłów. Dlatego to magneto tak super działa, bo oddziałuje na nasze zmysły, ale co więcej, to się przekłada bardzo silnie na emocje, no i tworzy ten kontekst społeczny. Magnetio sprawia, że ludzie wokół zaczynają się inaczej zachowywać. Jak projektujemy na ekran, no to robimy malowane piksele, musimy się odwołać do logiki, bo my nie żyjemy w świecie ekranów. To jest dla nas obcy świat, więc musimy odwołać się do logiki, do języka, do operacji symbolicznych. Nasz mózg nienawidzi operacji symbolicznych, logiki, język też mu ciężko przychodzi. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś usłyszał, ty nie myślisz. To jest komplement. Nasz mózg nie został tak naprawdę ewolucyjnie wyhodowany do myślenia. Nasz mózg świetnie rozpoznaje paterny, mówi dobre, złe, reaguje na emocje, na kontekst, ale myślenie? No myślenie mózgiem to tak jak robienie biżuterii za pomocą młotka. I o tym chciałbym dalej opowiadać. Inferio, projekt artystów francuskich i naukowców, pokazujący, jak silny jest związek między tym, co cielesne, a tym, co dzieje się z naszym mózgiem. To po prostu jest jedność, nie da się tego oddzielić. Grupa tancerzy, wolontariusze, to są ludzie z publiczności, którzy nigdy wcześniej nie tańczyli, dostają na ciało, na górną część ciała egzoszkielety, które nimi poruszają. Nawet jest taka instrukcja, nie próbujcie się temu oprzeć, bo to wyciska 60 kilo, zerwiecie sobie ścięgno. Więc muszą się temu poddać. I to wychodzi, ja to widziałem na żywo, perfekcyjny spektakl, zsynchronizowany co do milisekundy, ale ci ludzie nie tańczą. Oni są tańczeni przez tą technologię. Są tańczeni. I ja wiedząc o tym, że ciało i umysł, prawda, powiązane, pytam ich po tym występie, prawie każdy mówił to samo. No ja tańczyłem, ale właściwie byłem tańczony, więc miałem takie poczucie, że tutaj jestem, ale tu mnie nie ma, że patrzę na to z boku. No, w psychologii to się nazywa out of body experience. Naprawdę, trzeba niezłych dragów wziąć, żeby wyjść ze swojego ciała, a tutaj utrata kontroli nad swoją cielesnością powoduje, że nas umysł odjeżdża. Więc naprawdę, jeśli robimy technologię, która wpływa na nasze ciało, to jest niesamowita rzecz. Możemy robić cudowne rzeczy, możemy wywołać niesamowite emocje. Ekranem tego nie zrobimy. Taki przykład, może bardziej już nawet biznesowy. Student z Eindhoven, to jest jego praca magisterska, automat z napojem. Wydaje się, że już automaty, to mi się już nic nie da zrobić, prawda? Da się wiele zrobić. Mnie wybierz, ja jestem fajny, taka relacja, prawda? Człowiek, ten automat, on go zachęca do tego. I co, podchodzimy i co robimy? Nie robimy totolotka, nasz mózg nie lubi logicznego myślenia, po prostu ból straszny i zawsze wybieramy nie to. A tutaj gesty. To potrafimy robić, prawda? To ten, nie no, za drogi tego nie biorę. To może ten i tak dalej. To jest dla nas przyjemny rodzaj funkcjonowania z technologią. Możemy tak projektować, ale nie poddawajmy się. Jeszcze można wiele zmienić. Jak chcemy zrobić coś nowoczesnego, nie znaczy, że tam trzeba wstawić ekran dotykowy. Ktoś kiedyś projektował nowy piekarnik, chcieli, żeby był nowoczesny. Co zrobili? Wstawili ekran dotykowy, na który można sobie zdjęcia rodziny oglądać, zachlapane tłuszczem. Głośnik. On nie jest jak Bose, nie gra świetnie. Ale ja chciałbym mieć taki głośnik. To jest jedyny głośnik na świecie, który zachwyca się muzyką, którą odtwarza. Można by zrobić awatara na ekranie, który tak tupie nóżką. To nie to samo, jak to istnieje fizycznie. No nie wiem, idziemy do galerii, widzimy obraz, wiemy, że on tam jest, chcemy go dotknąć, prawda? To musi naprawdę istnieć, żeby zadziałało. Ta fizyczność ma znaczenie, ale połączona z cyfrowością daje nowy rodzaj materiału, w którym możemy robić taką ekspresję niemożliwą. I właśnie, nasz mózg nie myśli. Absolutnie nie myśli abstrakcyjnie. Dla niego liczba 888 tysięcy poległych żołnierzy podczas I wojny światowej, totalna abstrakcja. Ale jeżeli zanurzymy się w te ceramiczne maki, każdy oznacza jednego poległego, to całym ciałem, które jest, to środowisko jest, pomaga nam myśleć, jest rozszerzeniem naszego systemu poznawczego, nasze ciało w połączeniu ze środowiskiem i my doświadczamy cieleśnie tej tragedii, czujemy, jaki to był ogrom tragedii, jeżeli możemy cieleśnie w nią się zanurzyć.
czy no, moja ulubiona grupa, Pan Generator, oni też eksplorują fizyczność i cyfrowość, dostali takie zlecenie, żeby na zakończenie II wojny światowej w Muzeum Powstania Warszawskiego zrobić instalację, która coś mówi w liczbach o tym, co się wydarzyło w Powstaniu Warszawskim podczas II wojny. Miałem ciarki za każdym razem, jak już widziałem to setki razy. Widziałem też, jak ta praca powstawała, ale zawsze mam ciarki, jak to widzę. No, to, w jakim materiale się wyraża. Moglibyśmy, jak w każdym muzeum, postawić jakiś boks multimedialny z ekranem dotykowym i zrobić 3D projekcję tych łusek. To nie zadziała. One tu istnieją naprawdę. Czujemy całym ciałem, jak się osypują, czujemy ich zapach. Wiemy, że naprawdę istnieją. To jest powalające doświadczenie. Czy to, co zrobiło Riff Studio? Rajc Muzeum. Zachęcam, żeby tam pójść nie tylko dla tych dzieł sztuki. Że ja pół godziny się gapiłem w te żyrandole, nie mogłem wzrok oderwać. No poezja, po prostu poezja ruchu, światłocień, który powstaje z jednej żarówki. Tam technologia jest do minimum, tylko rozwija i zwija z określoną prędkością sznurek. 3 lata próbowali szyć to tak, żeby te poduszki powietrzne się tworzyły we właściwy sposób i tworzyły taki spektakl. Wielki respekt dla projektantów. Oni robią to rękami. Nie myślą za dużo, bo nasz mózg słabo myśli. Po prostu nie myślmy za dużo, róbmy. I próbując, rozwiążemy ten problem albo odkryjemy jakieś niezwykłe zjawisko. Tylko próbujcie. Artplus.com. Wow, znowu powalająco. To jest już w skali architektonicznej też. Instalacje, które powstają dzięki połączeniu fizyczności z cyfrowością. Cyfrowo projektowane, cyfrowo sterowane, ale istnieją naprawdę. To jest Singapur, nowe lotnisko, 200 metrów holu. Wreszcie sobie ludzie odkładają telefony komórkowe i się gapią. Naprawdę. Niesamowity spektakl. No dzisiaj odłożę telefon komórkowy? Jak myślicie, co to jest? To jest lustro. Jeśli łączymy materię fizyczną z cyfrową, to tylko wyobraźnia jest ograniczeniem. Nawet lustro można zrobić z futra, chociaż nie odbija światła. Skoro wyobraźnia jest jedynym ograniczeniem, to proszę was, wyobraźcie sobie świat, w którym nie dominują ekrany. I takiego świata wam życzę. I nauczcie się kodowania, bo to jest super.